Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Lighta z Gaborkiem. Dzień dobry. Gadamy sobie właśnie z typiarzem, któremu musimy oddać misję, że jego woda tak naprawdę nie była przez niego zatruta. Oj, umarł! Julian jest oskarżony o morderstwo przez Aiden, proszę, powiedz im, że to nie ja. O, i patrz, i dobrze, że wydaliśmy tego. O, co będę z tego miał? Co jest takiego? Tak, nie, co będę z tego miał? Sorry, świat jest taki. Aha. W sumie nie mnie nakarmię rodziny, której nie mam. Aiden, proszę, nie próbuj nic na tym ugrać. Człowiek nie żyje. No szkoda. No, tamten... tak jak jakieś 7 innych miliardów na dworze, no. Tak. Nieumyślnie. To samo powiesz przed Radą Bazaru? Rada Bazaru? Musi stanąć przed sądem. Nie żyje. Nie żyje. Zabiłem go. Ty też już zostaniesz powieszony, Aiden. Nie martw się. Wybaczam ci. Wybaczam. Co? Na co zasłużył. Wybaczam. Dziękuję, Aiden. No spoko, ale... Połowa mojej mąki... O, dobrze. Zmieszanej z gipsem? Co? Kto ci tak powiedział? Znaczy... Jak w ogóle można z gipsem mieszać mąkę? No ja nie wiem. Raz się zdarzyło. Zatrzymaj gips. Zapłać mi i będziemy kwita. Dokładnie. O, pieniądze też git. Aj, patrz, reputacja nam leci w górę. Tak? Nie, jeszcze nie dostałem reputacji. Nie, tak mi się wydaje, że reputacja, bo pomogliśmy mu. O, ile punktów. O, ile punktów. Oj, broń nam dał. O, aż idę zobaczyć, co to za broń. 26! Ja 26, ale gówno. 27, bo ja mam więcej siły chyba od ciebie. Ej, nie mogę handlować z tym typem, kumasz? No cóż. To jest zablokowany handel. Dobra, co teraz robimy? Spotkaj się z Hakonem, dobra, to chodź. Chodź, spotkamy się z nim. Już, bo nie mogę tu biegać. Hakon! No nie mogę jeszcze, kurde, za w ogóle bójda. Gdzie jest Hakon? Czekaj, może tutaj jakiś miód można zebrać albo cokolwiek? Chyba nie. Nie. Dobra, dawaj. Ale chamy. Dobra, gdzie jest Hakon? 130 metrów. Dobra, jasna. Ja ustawię sobie tylko wszystkie noże do rzucania, takie rzeczy. Dobra. Szkoda, że nie można sobie ulepszać tej broni. No. A tutaj można wejść oknem. Aha, tutaj są zombiaki. Oj, do chuj zombiaków! Ja wyszedłem już, ale... Ja wychodzę... W ciemnościach nie możemy za długo siedzieć, bo nam te spada. Ta odporność śmieszna. Odporność na życie. Śmieszny pomysł, wezmę sobie gadanie pod... A nie, bo pod C... Nie, pod C nie mam. Dobra. Dobra, jest. Dobra. I Hakon jest tu gdzieś na górze, trzeba wejść do niego. Na haksy pewnie. Hakson! Tak, ja sobie biję typiaza, żeby sobie wbić trochę punktów siły. O, umarł. No szkoda. Ta misja nam dała 1500 punktów siły. No, zajebiście. Dobra. Jest i Hakon, siema mordzie. Siema. Fajnie są wybory w tej grze. No. Wspinasz się lepiej niż taka jedna panna, którą znałem. No. Byłem ja. A, to jego trzecia żona. Najwyższy budynek w mieście. 54 żona. Była jedną z twoich żon? Prawie. Co z tym przejściem do centrum? Racja, patrz. Z tego właśnie, widzowie, łapkujcie, subskrybujcie. Tak, dokładnie. Nie stawierza, patrz. No, wieża ciśnień. To dalej. Przyprowadziłeś mnie tu, żeby... Na tym wziąć drugi. Specy to twoja przepustka do centrum. Można się tam dostać tylko przez tunele metra. Wejdę do środka i odciągnę ich uwagę od peronu. A ty wejdziesz do tunelu technicznego metra. Jest tam śluza. Przejdziemy nią razem do Central Loop. Nie możemy po prostu poprosić? Nie. Bez szans. Każda nowa twarz to dla nich teraz podejrzany o zabójstwo komendanta. No, ma sens. Mnie znają. Handluję z nimi czasami. Dostarczam lampy od dziewczyn albo towar z ciemnych stref. Może tam być trochę zarażonych, ale co to dla pielgrzyma? No właśnie. Kiedy dojdziesz do stacji głównej, daj znać. A teraz lepiej się prześpij. Wyruszysz w noc. O, nocna misja. Dużo expa. Będzie więcej expa. Jeszcze będę miał do ciebie pytanie, jak na ile masz gammę ustawioną na... 23 chyba. 23 masz, dobra. A 3 zwiększyłem. No ja też musiałem zwiększyć. Ale kozak, że nocna misja, no. W ogóle tak nie jara ta gra, to jest tak dobra produkcja. Nie, skituwa. Ojeju, postać mi ziewa. I dwa wytrychy dostałem, patrz, będą wytrychy potrzebne na pewno. Dawaj, klepa go. Hakon, jest tu stwór, którego nie znam. Ale nie znam go. Jak wygląda? Nie wygląda. Jak mój brat. Nie za duży. Szybki, mały, zwinny. Potrafią mieć przy sobie niezłe skarby. Ale tylko w prawdy biegają. Zdoła takiego schwytać. No, sprinter, to sobie znaliśmy go. Ruszaj do tuneli. No byli faktycznie. Tylko inaczej troszkę wyglądają, tacy chudsi są troszkę. Nagranie już zostawiłeś, Eybi. Tak? No. Idę nagrywać w takim razie. A nie, czekaj. Gdzie zostawiłem to nagranie? No na blacie było. Dobra, wziąłem. Dobra. Dawaj do pomarańczowego znacznika. 22 metry są. Dobra. Nie wyjdziesz stąd żywy? A kim ty mówisz? A, bo tu jest ten, trzeba tym śmiesznym włazem, trzeba oczyścić te zombie chyba najpierw. Nie, chyba można wejść. Nie? No spróbuj. A nie, zamek średni, dobra, bez szans. To jednak trzeba ich zabić. A to jest pierwszy level, dobra tam. Dobra, żeby nie broń. Weź lepszą. O, ja myślę. O kurde, ty jesteś mądry? Kurde, bo tu coś słyszę! No właśnie, jebło. Dobra, ale patrz jak są obici już. Jeden też leży z wrażenia. Ała! Dobra. A nie, przecież... Co jest? Wstał! Uważaj! O, ludzie. Dobra, już nie żyje. Ała. Boże, to nawet nie umiesz dobrze uderzyć. Nie wiem, czy ten wybuchy... No nie, no za dużo ich jest, no. Przybieg sprinter, uważaj. Dobra, sprinter nie żyje. Nie otworzysz tego chyba jeszcze, wiesz? Albo otworzysz. Dobra, powinieneś dać radę. Jest otwarta. Dobrze. Ale wyrwał. Dobra, no to lód? No, lutujemy. Do środka. Kurna, kolejny tu idzie. Dobra, punkty, kurna. Nocne nie chodzą piechotą. Dobra. Dobra, super. A, ten sobie stoi. Otwieramy ten syf, Eybi. Zbieram sobie jeszcze paczuszki. Ja już jestem. Tak? Dobra, wchodzę. Ejka. Ej, tylko się wyleczę od razu. Jak się odwrócisz podczas schodzenia na drabinie, to się zsuwasz. Polecam. Lecę, Gabor! Bo ale się śmiesznie zsuwałeś, dobra. No. Jesteśmy. Szafeczki. Ostrza! Ale ostro. Dobra, dalej. Dobra. Poziom odporności mam. A masz w ogóle grzybki? Na głośno robimy, czy na cicho? Ja robię na głośno, więcej punktów. Nie mam w sumie grzybków, więc trzeba będzie się poświęcić. Znaczy pośpieszyć. Poświęcić. Albo UV kiedyś będziemy... O nie, patrz, to jest wejście wentem. No to wchodzimy w takim razie. To no, śmieszna animacja jest. No wygląda bardzo zabawnie. Co jest? To jest piękne. Wyglądasz jak ta z tego filmu, co z telewizora wychodziła. O, czekaj. Tylko ty wychodzisz z wenta. To lepsze niż z telewizora. No. To jest went Gabor. 1,5 minuty mam odporność. O, grzybki, dobra, ja kozak. Mam 1,5. Gdzie grzybki? A jest, rzeczywiście. 30 sekund dodają, ale lepsze to niż nic. No. Dobrze, że ich zabiłeś, bardzo miło z twojej strony. Tutaj się możemy ukryć. Dobra, klepiemy się przecież. Nice. Nie za dużo grzybków nie mam, ale dobrze, że one się tu, że ktoś przewidział, że może tam zabraknąć. Jestem w tunelach, Eybi. Czekaj, bo tutaj coś jeszcze jest. Ja nie jestem w tym tunelu, uspokój się. Może kilku, albo kilkudziesięciu. Dobra, chodź. Albo kilkuset. Jestem już w bazie SPK-ów. Rzucę ci przez wentylację flarę UV. Dobra, Eybi, tutaj tędy. Podrzuci nam UV-ki. Ale kozak. Miło z jego strony. No. Ej, bo krytyczny poziom. Dobra, czekaj, muszę wziąć te grzyby. Grzyby. Masz tam grzyby gdzieś? No, znaczy nie, no muszę je wziąć w sensie. A, użyć. Mam krytyczny poziom. Dobra, 1,5 minuty. Tu są kolejne grzyby. Tak? 3 tym razem, ale kozacko, dobra. Daj grzyba. Dobra, lejemy ich. Dobra. Najsik. Pobudka śpiochy. Budzimy śpiocha. Uważaj, bo tutaj jest szybki. Dobra, nie żyje. Dzięki. Dobra, ale wyrwał. Fajnie, że inne się nie budzą. No ja już ich obudzę. Młotkiem w czoło. Zaraz im przywalę do rozsądku. Dobra, to mam... Jest ta mechanika, to jest 30 sekund mi zostało, czekaj, muszę najpierw się wyleczyć. Dobra. Super. Chyba, że tak często trzeba go używać, kiedy się jest w ciemnym pomieszczeniu. Może się 30 tylko, wiesz? No wiem. Może później będzie możliwość zwiększenia limitu. Tak, na pewno, bo przecież to inhibitory to zwiększają. To... Dobra, czekaj, muszę ich wszystkich zlutować teraz. Mam tu zamek łatwy, Eybiarzu. A tam ogólnie otworzyłem ci skrzynkę. Gdzie? Z tyłu. Tam. Gdzie? A, tam. O kurczę, dziękuję. Nie ma problemu, jestem. To jest inhibitor, kurde, za tą ścianą, ale chyba jej nie otworzymy. Chyba tak. A tu nic nie ma. Dobra, tu otworzyłem też ci zamek, Eybiarzu. Idę. A, bo to jest w ogóle przejście, żeby tutaj przejść. Wyjedz. Znaczy wyjedz, no. Tam jakiś, który mnie widział prawie. Dobra, klepa Minecraft, nie ma co. No. Ja nie wiem czego ty... To mi została minuta ogólnie ufałki. Minuta 14. No, jest poziom krytyczny. Krytycznie się czuję. Nie ma tu gdzieś grzybów, Eybiarzu? No właśnie chyba nie. Tam dalej są grzyby. No, leżą tam. Dobra, teraz lutujmy ich. To ciebie nie mogę zlutować? Ja nie mogę. Kogo muszę? Tutaj gdzieś jeszcze jest. Używam sobie. Brałeś tu rzeczy? Zegarek na rękę, no, uła. Tam niektórych nie mogę lutować czasami. Dobra, grzybki. Ile? 2 tylko. Dobra. Już używam sobie. Tutaj można się w wentylacji schować. Dobra, tutaj jest otwarta. O, i tu jest skrzynka z inhibitorami. Tak? To otwieraj. Tylko poczekaj, bo trzeba ich oczyścić najpierw. Tych jest trochę dużo. Idę. Bez staminy jestem. Dobra. Ja też się regeneruję. Ja na nie są łatwi. O! Dostał jakoś bokiem. Zamek trudny, musimy ochraniać. No czekaj, bo jeden odchodzi. Dobra, no reszta już raczej luźno. Jak machnął na śmierć. Czekaj, jeden wytrych się... Dobra. Ej, no kumasz, że wytrychy się, kurde... Co się z wytrychami dzieje? 47 sekund, pośpiesz się lepiej. No już mam. Mam nadzieję, że nam to odnowi, co nie? A, to nie jest tą skrzynią. Piłka do metalu, uuu. No nie, no to nie jest z inhibitorami. Chodź szybko, musimy teraz przejść, walić ich. No walić ich totalnie, mam 20 sekund. No ja też, 30. O, grzybki. Dwa. Dobra, odnawiane trochę. Ja bym w ogóle najpierw poszedł do Hakona po te ufałki, a później bym sobie ich czyścił na luzie. Tak, jakby tutaj jest jeden sprinter. Do tego zabijemy. Dobra, nie żyje. Gdzieś tu powinien nam zaraz rzucić te ufałki. No. Grzybki kolejne widzę. Tak? Dobra, ja myślę, że minutę to będzie. Na głodzie po prostu. Tak, dokładnie. A no, złapał mnie. Dobra. Ale! Pod uwagę, żeby to złapał. Wiem. No i jest dużo więcej expa i to jest koks. Dobra, zabity, pięknie. Otwieram skrzynkę średnią. Otwieraj, otwieraj. 30 sekund. Warto. Postaraj się jakoś szybko. Ale zabrałeś tam te skrzynki. A, już grzybki, biorę. Szczególnie więcej ode mnie, nie wiem czy... Dobra, używam. A! Grzyby! Grzyby! Rura. Rura, widzowie. A tutaj coś jeszcze jest, czy nie? Tutaj jest jeszcze typek jeden. Robię sobie. Tak, spa. Najpięknie. Niski poziom mam. Znaczy krytyczny. Są ufałki Hakona już. Tak? Dobra, idę. Tak, więc możemy sobie tutaj zlutować, bo one tam będą później w razie czego. No i super, dobra, zacznie umierać. Ale go lejesz. Jestem lejek. Ej, to kolejni są. Mówili zawsze. Mówili na ciebie lejek? No, lejek. Ale się zmęczyłem. Też, dobra, mam 30 sekund, zaraz będę musiał padać do tego. Ja też, ja mam 40. Zajebista jest ta mechanika. No, fajna, fajna. Nie możesz za długo w ciemności być. Dobra, ja jestem. Mam flarę. No, wracamy się tam lutować, czy nie? Nie, no chyba nie ma co tam lutować. Ściągnąłem na górę. Zagadam ich, a ty dawaj do środka. Co my tu mamy? Teraz muszę dobre bronie wyekwipować. A, mam wszystko wyekwipowane w sumie. Nie, czekaj, ja może coś wyekwipuję, bo... Możliwe, że nie mam czegoś wyekwipowanego. Wejdę sobie w bronię. I ta piłka do metalu, 24 obrażenia, to jest super. Przy okazji sobie do niego dodam modyfikację. Nice. Dodam jad. To jest taki save zone. Dodam pożogę. A nie, nie mogę. Mogę craftować już te modyfikacje. Tylko jedną można. Dobra, chodź. Dobra, dawaj, bierz. No, streamek jest rano. No, jakiś powalony będzie. Aha. Oj, chyba boss fight. A to ten żygający, co cię dorwał raz. A to ta. Klepiemy się? No, klepiemy go, no proszę cię, ile expa. Może. Mam tu problem. Hakon? Ha, olał nas. Dobra, klepiemy się. Jak zwykle. No, bo on się zajmuje tymi. Dobra, lecimy z nim. Odchodzę. Dobra, jestem. Jest z tobą. O, wow, ale był ciężki. No jeju, ja ale problem, robię. Ale to było ciężkie, Gabor. Ach, zajadowałem go na śmierć. Dobra, to w sumie tyle z tego problemu, XD. No. Hakon już panika bierze ciężki karabin maszynowy, żeby miał problem. O, zamek średni, poczekaj. Powiedz mu, że jest łatwy, to wtedy się zrobi łatwy. Czekaj, może użyjmy, a nie te ufałki już zeszły, kurde. Nie, zeszły. Znaczy zeszły? Tak. Zeszły, kurde. Dobra, next. Oho. Kilka dni na straży i zakwitnę. O, jest więcej tych. O, jest dobrze. Dobra, dawaj do śmiesznych wędrów. Pana mnie. Jak ty się w ogóle mieścisz tutaj? No ty też. Dobra, bo tu są te piarze, których trzeba zabić. Serio? No. Albo przejść obok nich. Miksaj, w ogóle ja bym wszystkich tutaj, wiecie do tej expa i lutu? No właśnie, kurde, zajebiście. No, Hakon handluje z nimi, nie można ich zabić. Ale chuj z niego. Czemu? No bo z nimi handluję. Zwracam uwagę, szefie. Dobra, otwieraj węta. Teraz ja będę śmiesznym człowiekiem pająkiem. Dobrze. O, zapikało mnie. Alien Isolation vibe. O, coś tu mamy fajnego chyba. Hakon, jestem w środku. 5 paczek. Zastanówcie się, zaraz wrócę. Zastanówcie się. Tutaj mamy do przeszukania bankomaty. Otwórz śluzę, zaraz tam będę. Nie? Lul. Dobra, 40 metrów. Nic nie będę otwierał. Nie no, otwórzmy mu. To jest nasz pomagier. Przeda nas pewnie. Wszyscy gracze, jebiarzu. Czekaj chwilę, no bo lutuj. No ale tyle lutu jest. No tak. Nie no, ja klikam kół i nie mam nic. No bo to z tyłu musisz bardziej podejść. Tu dopiero torb. Tak naprawdę to cię oszukałem, była jedna torba. No właśnie, tyle lutu. A co dwie? Tyle lutu, normalnie Eybi. Nie mogę się powstrzymać. Wiem. Zawsze coś. Nie narzekaj. Dobra, otwieramy śluzę. Przycisk. Ale nacisnąłeś. Nie mogłeś się powstrzymać. No. Dobra, jest to pszczelka i bierzu. Ej, a ty tu czego? Oho. Uuu, ale nam wywalił. Ja to nie pozwiedzam. Ała, ale nam walł. Totalnie. Nam walą z kija. No. Skąd on przylazł? No nie, no i... po tunelach, jebany męd z bazaru. Prędzej szpieg renegatów. Nie, 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 jestem przeciwko renegatom. A, no dodaję ich. No i znowu budzimy się związani. Ja pierdzielę, to jakiś nieodłączny element tej gry. Przysięgam. Może lubią różne takie rzeczy. O. Nie tylko oni, hehe. Gdzie my kurwa jesteśmy? O nie, to męski kibel, o nie! Siema, no, to w sumie wygląda jak męski kibel. Siema koleżanko, co tam u ciebie? Co robiłeś w naszej bazie? Zwiedzałem. Tylko przejść do centrum. Centrum? Tunel pozostanie zamknięty, dopóki nie wydacie morderców Lukasa. Kim jest Lukas? Kim jest bazar? To to ten bazar. I zapominacie o zakazie przejścia. Może na dobry początek obetniemy ci dłonie. To o, ci już chcę ją zabić? Nie wiem jak ty. Dłonie. 4 dni temu. Jestem pielgrzymem. Ja legitnie nie grałem wtedy w tą grę. Tak. Wystarczy, Anderson. Chcemy poznać prawdę. Nie było jeszcze premiery. Ale komendant Lukas nie żyje i teraz dobra. Aitor, już czytałem. Bardziej Aitora wolę. No. Ale tamtą to bym zabił na 102. Ale na 103. Zostaw nas. Chcę sam z nim pogadać. O, to chyba jednak mniej go lubię. Poszerzysz mi uśmiech tym nożem? Oj! O, ale miły dobra. Człowiek. Miły człowiek. Powinien mam zwalnąć, powinien nas teraz powinien nas zabić. Skąd ogóle... River. A, to ponad 1500 kilometrów stąd. No. Właściwie to ponad 2000. Mosty się zawaliły, nie ma już prostych dróg. I udało ci się dotrzeć tak daleko. Jestem pod wrażeniem. Jestem ciekaw, jak on się tam znalazł tak daleko, skoro ten szpital, w którym go montowali, jest tutaj. Jak teraz jest na zewnątrz? Pokurwiona akcja, kwiatki rosną na drzewach. Ale w jakim sensie, że doszedł tutaj? No bo tutaj w tym mieście jest szpital, w którym go mutował ten Waltz z jego siostrą, co nie? A on 2000 km. No ale wiesz, no bo on jest pielgrzymem, więc on przeszedł po prostu z różne miejsca, przechodził i chodził sobie gdzieś różnie. Ale kurwa, 2 kafla kilometrów to jest stąd do... Nigdy nie wiesz, skąd do kurde Japonii. Nowe miejsce to zawsze nowe zagrożenie. No cóż, połowa świata przemierzona, no może nie, no może nie tyle, ale... kogoś szukam. Stąd... No ale wiesz, no 20 lat, kurde, to jest. Ja sprawdzę na Google Mapsach, poczekaj, bo jestem ciekaw. Może akurat tam poleciał sobie. Ale nie za darmo. Przywykłem do wymian. Czego potrzebujesz? Konkretny jesteś. To dobrze. Tunel będzie zamknięty, dopóki nie znajdę mordercy naszego dowódcy. Komendanta Lukasa. Jego ciało zostało znalezione na bazarze. Potwornie okaleczone. Ludzie z 2000 km to jest jak z Wrocławia do Irlandii, kumasz. Cała Europa do przejścia. Nie, to nie jest tak dużo. To jak z Łodzi do Warszawy. Jeśli mieszkańcy Villedor nadal będą się buntować, wkroczy tam nasza armia. Ale standardowo jakaś ważna kascenka, a my bekę se ciśniemy. Co mogę zrobić? No to ten okaleczow. Miał broń. Rzadki, mosiężny kastet zwany łazarzem. Wow. To klucz do odnalezienia mordercy. Jeżeli dowiesz się czegokolwiek o łazarzu, powiedz mi, a sam będziesz mógł liczyć na przysługę. No i jest super. Sport, a nie znaleźliśmy go przy nim. Myślę, że ktoś z bazaru mógł go przytulić. Zabijmy tę osobę i weźmy sobie kasę dla siebie. Czemu miałbym ci zaufać? Nie myśl sobie. Zaatakowaliście mnie i bezpodstawnie oskarżacie o morderstwo. O, błąd. Ewidentnie nie jesteś mordercą. No co ty? Zajebiście, dzięki. Jakieś odszkodowanie? Nie dlatego mordercy. Z nami nikt nie chce rozmawiać. Jestem ubezpieczony w firmie, która nie istnieje od 40 lat. Pozbywamy się zarażonych i łapiemy przestępców. Zaraz was dojadą. Liczy się to, że jemy ich jedzenie i pijemy ich wodę. Ale ty... Stracie do ich kibli. Ty jesteś pielgrzymem. Możesz pomóc ludziom na wiele sposobów. Bo mi usiadł na tym. Jesteś z zewnątrz. Mogą ci zaufać. Na parapecie. To ważniejsze. Jesteśmy twoją jedyną szansą, jeśli naprawdę chcesz się dostać. Hakon jest moją... Gdzie jest Hakon? No to mój idol. A on ma haksy, on ma X-ray. No, 5 żon. Kurde, ja bym tak powiedział, totalnie. Nie, no ja bym spróbował. Chcesz pomóc? No dobra. No więcej expa. Gość social credit ma na minusie u mnie. Związał mnie, pobił. Jeszcze chcę moją. Oj, no może lubi, no. Nie narzekaj. Villedor dużo wycierpiało. Najpierw zostało odizolowane od świata z powodu infekcji. On umrze na przykład za chwilę. Mury stały się jego zbawieniem. Ale tutejsi ludzie nie ufają byle komu. Ufają mi. Nie otworzę przejścia, dopóki nie złapię mordercy. Ale jeśli znajdziesz łazarza, nie zapomnę ci tego. Czy mam go znaleźć, nie oddać? Patrz. Pierwszy. No. Aż bym to wykorzystał, ten fakt. Zdaje się, że nie mam wyjścia. Spróbuję. No, idziemy do Starego Miasta. Tak, znowu to samo. Popytaj ludzi. I nie wracaj. A przecież to gra się cała toczy w tym mieście, czy będzie jakiś obszar poza miastem? Nie no, myślę, że w tym mieście, tylko że idziemy do innej strefy. Strefę innego wpływu. Leśny klimat, jaki był na początku gry. No, ładny był. Bezpieczna strefa. Musimy się skradać i mam level upa chyba, czy nie? Zaraz zobaczę. Główny terminał. Oj, to tu jest... Nie, jeszcze nie mam. Siema koledzy, co tam u was? O, goniec, a jego wygląda w sumie jak... O, co jest? O, gadamy? Widziałem takiego stroju. Jestem gońcem. Jestem gońcem. O nie. Gildia gońców, jestem gońcem. Orzeł, upieczasz się w tym swetrze. Powierza się nam cenne informacje. Jesteśmy dyskretni, dlatego mówię, że jestem gońcem. Pierwszy lepszy jest sobie o tym mówię, jesteśmy dyskretni. To prawda. Nasza baza znajduje się w centrum, a jedyna droga do niego prowadzi przez tunel. O, czyli w centrum są gońce i bipepenota. Przejścia pilnują stróżowie prawa. On jest gońcem, pamiętaj. Nikogo w żadną stronę. Dobrze, więc na razie to jest gońcem. Szkoda, zwłaszcza, że akurat potrzebuję informacji. Nie mogę ci pomóc. Jestem gońcem. Nie mogę ci pomóc. Boże, jaki głupi, on ma nawet kopertę na ramieniu. Można się jakoś inaczej dostać do centrum? Nie mam pojęcia. Nie powiem ci, jestem końcem. Zostało zniszczone w wyniku ataku chemicznego. A, to tamte zakażone chyba, w którym byliśmy. No, chyba tak. Tylko najdziwaczniejsze potwory mogą tam przetrwać. Czyli gońc. Cholera. Muszę się tam dostać. Tak czy inaczej. Powodzenia. Jestem gońcem. No, dostaliśmy powodzenia od gońca. Gość ma nawet gaśnicę przykutą do pasa, ja pierdolę. A nie, to kibel kolorowy. Aiden, kolego. To jest jeszcze quiz, tu jest jeszcze quiz. Złapali mnie i przesłuchali. Czekaj, pogadajmy sobie z Hakonem. Dobrze, nie zabili cię. Zajebiście. Rozmawiaj. Co masz nam do powiedzenia? Hej, gdzie tu można coś zjeść? W kantynie! Jestem końcem. To jest Rusek tym razem. Jak w wojsku. Nie jak w wojsku. Tu jest. O nie, służbista się trafił. A ty to kto? No na pewno zabijecie te 7 miliardów zombie. Pielgrzym. Nie, no nie mów mu! Nie no, no bo mamy to wyryte na ramieniu gdzieś. Co ty gadasz? No tak, no przecież mamy coś kurna, że wszyscy nas rozpoznają jako pielgrzyma. Serio? No tak. Ja nawet nie wiem. Dobra Eybi, bo to jest jakaś... A, bo to jest metro, Jezu, ale klimacik totalny. Metro Last Light. Grałeś? Grałem. Tylko jest jedna część, jaką grałem. Będę musiał przejść. A, dobra, idę. Porozmawiaj z Hakonem, tutaj nam pokazuje. A, to tam mamy. Ale tutaj jeszcze jest coś do pogadania. Jakiś kolejny... O, on ma wódę w ręce. O, idealnie. O! Ja znalazłem butelkę w czasie patrolowania piwnic. Czyli patrolujecie cały rejon. Ktoś to musi robić. To no, dzięki nam to wojsko się trzyma. A ty co? Chcesz dołączyć? Nie. Nie. Nie lubię słuchać rozkazów. Samotnik, co? Ha. Nie zapominaj, że w kupie siła. A, dlatego się zesram. Dobra, wypierdalaj mi stąd proszę, już mnie denerwuje gość. Myślałem, że jest spoko. To tylko sobie z nim nie pogadaliśmy. Dobra, do Hakona. Hakon jest spoko. No, spoko morda. Pewnie nas zdradzi. Nie wiem. Czekaj, może w końcu będą mu... Czekaj, tu chodź. On jest za spoko, na pewno nas zdradzi. Nie, bo my jesteśmy w ogóle w innej dzielnicy teraz, Ejbiarzu. Tak? No, kliknij sobie M. A rzeczywiście, jesteśmy w innej dzielnicy. Może blokujmy sobie coś, jak to już tutaj jesteśmy. Możemy zrobić, ten pytajnik po lewej, widzisz? 90 metrów. Dobra, ta jazda. No i patrz, to jest o wiele niższa zabudowa. Czekaj, jak się używało lornetki? Przytrzymujesz sobie 1 i klikasz X. Czekaj chwilkę. Przytrzymujesz 1 i trzymasz X. Co? No wiatrak. No przytrzymujesz 1 i klikasz X. No trzeba wiatrak odkryć. To chcesz wiatrak zrobić? To jest 400 metrów od nas, to jest w ogóle inna dzielnica. 100 metrów, tutaj jest przecież wiatrak. A, ten bliższy, a gdzieś jakiś dalszy. Ale nie zaznaczyłem, kurczę. Ale jak go widzimy, go Eybi. No dobra, ale... Co tam się dzieje? Gdzie? Nie wiem, tak to było takie... A? Nie wiem, o co chyba chodziło. Zombie. Dobra. Gdzie to kurczę pójść? Jak które? Ja tu skoczę, cyk. O, łap się, łap! Dobra. Dobra. 42 metry, faktycznie coś się... Kurde, za chwilę mam level upa do parkouru. Uuuu. Ja bym sobie chyba jeszcze wytrzymałość, proszę, żeby łatwiej było mi się skakać. O nie, to są misje wspinaczkowe, chcemy robić? Dobra, zróbmy jedną. Dobra. My nie zrobimy? Ojeju, a tu jest jakaś winda, ty. Widzisz, trzeba poczekać aż to spadnie niżej i się za to złapać. O kurde. Nie wiem, czy nam wytrzymałości starczy. O, zajebiście. Czekaj, w górę. Dobra, powinno starczyć. Naskoczyłem za wcześnie. Dobra. Starczy, ale tak na styk, Eybi, więc uważaj. Dobra. Ale winda normalnie wisi i się wspina. Dobra. Dobra, dałem radę. A kolejna winda. Przesuń się trochę, bo... A, dobra, tam. Myślałem, że tam wyżej trzeba od razu. O Jezu, ale tu jest normalnie... Zarąbiste są te wiatraki, stare. No. Dobra, jest elektryczność standardowa, aktywuję. Dobra. Trzeba tą wykręcić i wstawić nową. Nie, to się trzeba... O! Zrobiliśmy to! Pięknie, Eybiarzu. O, przyszli ludzie! Co jest? Przyszli w ogóle! Gość tnie pod sobą. Co jest, kurde? Teraz nas podkopią! Chyba takie, wiesz, rozbudowywanie po prostu osad. O kurde. Ale się rozbudowali. O, szybko zbudowali. Ja pierdzielę! Co jest w ogóle? Już zbudowali całą imprezę. Farmę, w ogóle już urosły im plony. Ja pierdzielę. Szybcy są. Szybcy i wściekli. Frakcji. Okej. I dostaliśmy 500 premii do parkura. No dobra, można gdzieś tu spać jakoś śmiesznie? Jest tam na górze jakiś lód? Chyba nie ma, wiesz? Może jeszcze wyżej, chyba może być wyżej jeszcze. Może statuetka będzie. O kurna, poczekaj, bo ty rolki użyłem przypadkiem. Jest tam coś? No i próbuję, staram się tutaj umiejętności, wejść. Mam level up do parkouru. Nie, tutaj się nie da wejść. Pewnie chwycę wziąłem. Nie, to tylko tyrolka i bierze. Nie, no, tylko o, tyrolka. Handlarz, aleluja. Tak? No. Brzmi jak plan. Mamy teraz bezpieczną miejscówkę przy wiatrach. Zajebiście. Wykryłem pojemnik. Jasne, że sprawdzę twoje towary. 19, 21, ale lamus. Fajnie, że się ciuchy nie sprzedają. W sensie nie ten... O, koszulkę dostałem w ogóle. Ja chyba nie mam żadnej koszulki. Chyba kupię w takim razie. Zawsze coś. I chyba to będzie lepsze. A to bandaże, łucznice, czy... palić. Tam sprzedać. Sprzedam jakieś brązoletki. Wszystkie. No i co? Ja sprzedałem w sumie. Biżuterię, zegarki mu sprzedam. Gdzie ty to masz? W dobrach. Dobra, to ja mam tylko zasoby tutaj. A, z środki. A nie, to jest do kraftowania wszystko. No dobra, mam. Dobra, git. Tylko sobie jeszcze ubiorę koszulkę. Gdzie jest? Chyba pod nami jest pojemnik. Gdzie tu się to brało? A tutaj, dobra. Nie, miałem. A dobra, automatycznie mi założyło koszulkę. Dobra, spoko. Dobra. O, dobra. Idziemy inhibitor zgarnąć jej bierzu? No, chyba można. To chodź. Bo mi pokazuje w lewym dolnym rogu. Patrz, to jest linia do spuszczania się. Możemy się spuścić na nich. 30 metrów. O, tu w tą stronę się idzie. 20. Jakoś wejść do środka trzeba. Zaznaczyłeś to? 16, 18. Nie, ja to w lewym dolnym rogu widzę. A nie, to w tym budynku jest. A, dobra, jazda! Ale mu... Ty ich łapiesz, ja ją gardło podcinam. O, dobra, teraz. Kurde, ale... O, jakie kombo. Słyszę ludzi. Pusty. A, w tej dzielnicy biedni są. Dobra, ale inhibitory są. No, to prawda. Chyba trzeci już będzie, chyba. Lecaczek. No, piętro wyżej. No, 4 metry. Ja sobie zabiję jeszcze zębiaczka. Albo trzech. Gdzie ty się bijesz, jak bierze? Na dole. Boże, morder. Otworzyłeś ten pojemnik? Nie. On jest na górze, ja czekam na ciebie, bo nie chciałem bez ciebie tego robić. Dobra, to jazda. Inhibitorujmy się. Tu jest jeszcze zombiak. Żeby nam nie zepsuł tej ładnej chwili. Bicie kolejnego poziomu. Dobra, super. 5, 4, 3, jeszcze piętro wyżej chyba są, wiesz? Tak, no to idziemy piętro wyżej. To jest szafa do przesuwania, a nie, do otworzenia szafa. To jest. No i tutaj zabiję, żeby nie zepsuli nam chwili. Dobra. Rozwalony. Dobra, otwieram. Otwieraj. Pokaż nam, co się stać. Dobrze. Wygodne trampki. Ja też zostałem. Inhibitor. Mam ulepszenie. Ja też. Tego. Dobra, w co idziemy? Wytrzymałość czy zdrowie? Ja też idę wytrzymałość. Oj, patrz, i się odblokowuje drzewko kolejne. No. Kozacko. Bo jeszcze dostałem wygodne trampki, wiesz? Ja też dostałem, ja też sobie je założę w sumie. Są w sumie... Lepsze są. Nie wiem, czy są lepsze. Jak ma więcej plusików, to znaczy, że są lepsze. No nie wiem. Skuteczność leczenia, czas działania, zbytu przetrwania, obrażenia. Totalne. Szkoda, że nie ma opcji porównaj. Chyba, że jest, dlatego nie widzę. Jak są na przykład gorsze rzeczy, to ci pokazuje czerwony minus. Aha, okej. Tylko tam, dobra, wiesz, na przykład niektóre mają bonusy do parkouru, a niektóre do walki, wiesz co chodzi. Dobra, co robimy, Eybiarzu? Dobra, dawaj ich zabijemy. Bandyta! Już nie. Już nie żyją. Chujowi bandyci. No, tacy martwi. Dobra, tam mamy coś zaznaczone. No, tam jest jakiś wykrzyknik. Grzybki, no, warto brać. Ufał się przydadzą się. Dobra, super. Lola, idziemy do Loli? Do Loli? A, dobra, możemy do Loli pójść. Chodź. Skończyło, zrobili jednego questa fabularnego i już poboczne aktywności. No co poradzę, jak tutaj Lola stoi, no. Lola, dawaj, kopniak na łeb. O nie, zostaw Lolę. Pięknie. Ona na to nie zasługuje. To wątek miłosny w tej gry. O dobra, jednak nie. Nie! Kabur. Śpiewasz. Nie okłamuj Loli, pięknisiu. Pewnie pomyślałeś, że ktoś dusi kota. Tak, myślałem. Chyba do niej proszę pani. Nie powinieneś jej widzieć. Zwykle jest owinięta wyjątkowo delikatnym szalem. Nie, no nie lubię tego typu ludzi. Była wielką damą. Mów jeszcze wolniej. Jak nie odzyska ukochanego szala, nie jest w stanie występować. Jeżeli nie odzyska ulubionego szala, to wypierdala. Bez jej ukochanego szala, bez niego nie zaśpiewam wysokich nut. Nie, no tak, bo przecież szal na to wpływa, kurna. Mogę ją zepchnąć, proszę. No tak, zapomniałem, że szal wpływa na wysokie tony. Kurna, dlatego nie umiem śpiewać, potrzebuję szalu! No, szalik. Na rusztowaniu koło budynku kwarantanny GRE przez skrzyżowanie Market i Holmes. Zajebiście. Nie jest w stanie go odzyskać. Bo Lola to głupia baba. Naprawdę? Lola mogła yes. na bazar i a co będę z tego miał? To jest podstawowe pytanie. Dzieci jak skradający się wyjec. Zajebiście. Nie może. To prawda. Dziękuję ci, rycerzu. Jezu, nie podchodź do mnie, babo. Rzeczy jak nazywasz te ciuchy? Będę zatem czekała na bazarze. Będę czekała na bazarze. No nie. Opylę na bazarze obok. Bez kapy za 3 złote. Tak. Będziesz szukała to? Ile masz odcinka? No nasza klasa, patrz! Co nasza klasa? RK. Ej, faktycznie to jest easter egg, bo to jest ich logo. A nie, bank, dobra. Nie chciałem ci to powiedzieć, ale... Ale wygląda sobie jak logo RK. No nieironicznie. No, mam 42 minuty odcinka, nie wiem czy zdążymy. Zdążymy, dawaj to szybki questik, tylko zaznacz go, co nie? Dobra, już zaznaczam. Takie szybkie, wiesz, zależy ile będzie biegania. Które to jest? To obnażona szyja, dobra jest. 166 metrów, ta. To nie, to jest porozmawiaj z Hakonem, jedyne wyjście, co ty gadasz? Co? Nie zaznaczyłeś tego, to jest, poczekaj, zadanie obnażona szyja. No tak, no zaznaczy... A, bo... A, muszę przytrzymać, zapomniałem. A, no, 200 metrów. Dobra. Chodź, czekaj, bo tu są jakieś bandyci. Co ten robi go? A, ty już poszedłeś za mnie. Tak, lubię czasami. Boże, co za morderca w ogóle, ale w grze komputerowej pamiętam. No tak, oczywiście. A, buty wyjściowe miał. Wow. Miał buty. A, ale nie mam ich tutaj. Dobra, ty już poszedłeś do celu? No, plus minus. O, ty tam krzyczysz? Stróżę prawa. Ja nie stróżę prawa, tylko bezprawie. Stróż bezprawia. Ej, to nie ironicznie mogło być jakaś gildia. Stróż bezprawie. No to swoje posterunki, kurde. Już po tobie. Ale go zabiłem, ale to było dobre. O kurde. Ja jestem na miejscu, w ogóle ten budynek, w którym... Czekaj, bo jeszcze zabijam ludzi. To jest ten budynek przerąbany, Eybi. Spadł! Podałem mi za tył w ogóle, co wiatrak odblokuje w międzyczasie. No chłop spadł i nie umarł. O wow. Wiatrak odblokujesz? No bo czekam na ciebie, a ty gdzieś co polazłeś. No bo jeszcze ludzi zabijałem po drodze. 182 metry, co za typ w ogóle. Musiałem się zająć ludźmi. Byli brutalni. No jednak nie, bo Za dużo skakania jest na tym wiatraku. Eybi, chodź. No idę. Trzeba zrobić misję. Czekaj, bo jeszcze trochę ludzi. Eybi, przez ten mordować. No czekaj. No muszę się trochę pozabijać. Znowu spadł kolejny. Prawie go miałem! Mój Aiden ma schizofrenię, mówi wspinając się, że kogoś miał. Sięga. Ja już się wspiąłem, ja już mam a nie. Znowu mi zwiało. A, bo to o to w tym chodzi, że mi szal zwiewa, dobra. Ja questa robię sam bez imiarza. Czekaj, no idę. O, wykryłem pojemnik. Co za tym w ogóle? Ja mam, są rzeczy ważne i ważniejsze. No wspinaj się, gdzie ty się wspinasz? O co ci chodzi, Aiden? No tak w budynku. Wszystko dobrze? Jak tam wszedłeś w ogóle? Nogami. Co? Pomogłem ci. Kurde, co jest? Przestań się skradać, o chuj ci chodzi. No i ja, no i zrobiłem questa. Co? Mam cię. Mój jeden mówi, że ma, a nie ma. To ja zrobię wiatrak. O, ale to nie wiem, czy dasz radę, bo nie możemy mieć za mało wytrzymałości, wiesz? To ty, ja i za mało wytrzymałości, to się nie współgra. O nie, tutaj do góry trzeba. O kurde, czekaj chwilę. Ja tego nie zrobię? Proszę cię. Kiedy trzeba skoczyć? A tutaj. A tam powinienem skoczyć. Dobra, nie zrobię tego, bez szans. No, mówiłem cię i wierzę. Dobra, nie licz mi marzeń! Dobra, ja jestem realistą po prostu. Aha, dobra, idziemy jej oddać. Do bazarku? No. To chyba gdzieś daleko. Nie no, 110 metrów. A, 210. Ja mam 230. 210. Biegusiem. O. O, to jest ten z butlą. Jak w jedynce. Dobra, w sumie ja się wyleczę rzeczywiście. O, Eybi, kopę lat, nie widziałem cię. Ja cię widziałem. Czekaj, bo tu jakieś debile stoją. Dawaj, zabijemy ich. To policjanci, no widzisz przecież się pod czym stoją. No tak. Nie no, to właśnie oni próbują okraść policjantów. Nie możemy na to pozwolić. Ała. 100%. Wyglądają jak policjanci. Co najmniej. Ała, jak on mnie bokiem jakoś uderzył. Zabolało mnie to. Alkohol, o idealnie. Tutaj aut nie można lutować, to jest sadgę troszkę. Można, co ty? Przecież jest zamek do otworzenia. Gdzie? Tutaj? No. O lol, nie widziałem tego. Jesteś ślepy. Najwyraźniej. Woda. Mam tyle materiałów, a mamy tak mało tych receptur. No. Jeszcze będą receptury, spokojnie, nie martw się. Chcę nad nożami do rzucania. Trochę siły sobie wbiję, bo niedługo level będę miał. Dobra, go. Niedużo do levela brakuje w tu i tutaj. No mi do siły trochę jeszcze brakuje. 30 metrów, dobra, jest i bazar. Aj, dobra. Ja jestem, Eybi. Kontrolem, pamiętaj, kontrol przy upadku. Ach! Ale spadłem. Na brzuch spadłeś, piękna scena. Dobra, montujemy się do środka. Lola! Jesteś Lola. Do bana. Lola. Pia babo, mam coś dla ciebie. Rozmawiaj. Bo ja mnie kaścielem oglądać jej występu. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Moja droga norka. Och, doprawdy spadłeś mi z niebios. Lola znów jest kompletna. Obecnie nogę, to nie będzie kompletna. O nie! Nie, nie piosenką. Pieniądze tylko. Nie, dawaj pieniądze. Nie, pieniądze, nie. Nie, dzięki. Naprawdę muszę lecieć. Ale nie ma... uśmiech spadł z ust. Nie ma niczego bardziej konkretnego niż pieniądze. No, zatrudniłbym ją jako narzędzie tortur. O, dobra. To, jak sądzisz? 3 złote nam da. Tak, 3 złote. Powinienem dać jakąś elitarną broń 500 obrażeń. Piłę mechaniczną czy coś. Jestem ciekaw, co nam dała. Zaraz zobaczymy, co nam dała. Parkour 750. No. No i co nam dała? 250. O, nie najgorzej. Okay. Okay. Dobra, no i tym akcentem chyba skończymy sobie ten odcinek. 51 minut, idealnie. Brzmi dobrze, Eybi. Dobra, więc dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie, zapraszam do lajkowania, subowanie, wbijanie Twitch, /Eybi, jak link macie w opisie i następny odcinek u Gabora. Tak. I u Gabora tak samo. Elo! Yo, yo, yo.